first question is for Father. Do ojca Izaaka. Mój brat pojechał do Medjugorje. Na czym polega różnica pomiędzy objawieniami w Medjugorje i w Fatimie? Medjugorje, wydaje mi się, że najlepiej to można opisać w taki sposób. To jest miejsce, z którego Matka Boska mówiła od ilu lat? 40. I jeżeli wsłuchamy się w te przesłania, to nie, tak naprawdę Matka Boska nie traci czasu. Było kilka takich przesłań, w których słyszeliśmy, której Matki Boskiej potrzebujecie z Medjugorje czy z Fatimy. To jest niemożliwe, gdyby to były rzeczywiste objawienia. To tak naprawdę cały czas byłaby to ta sama Matka Boska. Matka Boska z Medjugorje podobno powiedziała, kiedy było pytanie, kto jest najświętszym człowiekiem na ziemi, powiedziała muzułmanka. Przecież to niemożliwe, żeby muzułmanka była święta, dlatego że muzułmanie, przede wszystkim ich religia jest z piekła, mówiąc to po prostu w prostych angielskich słowach. Oni nie byli ochrzczeni i wszyscy nauczyciele, doktorzy nauki, cóż co oznacza, nie można mówi, że muzułmanin ma wyświęconą duszę. I za każdym razem mówię, słuchajcie, nie grajcie tak, że się poplączecie i stracicie duszę. Matka Boska z Fatimy jest jedyną i prawdziwą Matką Boską. I tu się nie można pogubić. Uratujesz duszę, jeżeli pójdziesz za nią. I Kościół to pokazuje, udowadnia, po 40 latach Medjugorje ciągle to samo, nikt tego nie osądza, chociaż biskup z Medjugorje to rzeczywiście potępiał, lokalny biskup. Jeszcze coś, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do dodania tutaj. Wydaje mi się, że Brandon to też wspomniał w swoim wystąpieniu. To jest inna klasa objawień. I 70 tysięcy osób, następnie 7 miesięcy, dowody na to, że była to Matka Boska. W Medjugorje czegoś takiego nie ma. W Medjugorje to taka podróż w kółko. To zawsze jak gdzieś, to nie, może być gdziekolwiek, to może być biegun północny albo gdziekolwiek indziej. Cały czas to się jakby toczy po kole, ciągle powtarza. Dusza, która by nie poddała tych natchnień pod ścisłą kontrolę Kościoła, czyli kierownika. Tym samym daje poznać, że niedobry duch ją prowadzi. Kierownik powinien być bardzo ostrożny pod tym względem i doświadczać duszę w posłuszeństwie. Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć. I tu się wydaje jego cała robota. Coś jest nie tak w tych objawieniach, w tych orędziach, których w internecie jest cała masa. Orędzie numer 5451, numer 3241 i tak dalej. Może można pokusić się o takie stwierdzenie, że w naszych czasach tych przeciwnych znaków, czy nawet objawień maryjnych, wizji, orędzi, proroctw jest coraz więcej. Jak do nich wszystkich podchodzić? Tu i ówdzie widzimy różne objawienia, chociażby w internecie,
jest tego dość dużo. Czytać to, czy nie czytać? Nie mamy, jak pisze papież, obowiązku wierzyć w prywatne objawienia. Mamy obowiązek wierzyć w depozyt wiary, czyli w objawienie publiczne, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji apostolskiej. I to we wszystkie prawdy wiary. Jeżeli ktoś którąś wyklucza, traci wiarę katolicką, bo w tym momencie stawia bardziej na swój rozum niż na prawdomówność Boga. W katechizmie Kościoła czytamy: w historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia czy poprawienia objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Drodzy bracia i siostry, takie doświadczenie, jak już mówiłem, bada biskup diecezjalny czy ordynariusz miejsca. On jest za to odpowiedzialny. Trzeba nam zaufać Kościołowi. Zobaczmy, jak wielki bunt przeciwko władzom kościelnym był, kiedy kardynał Gulbinowicz jasno orzekł, że objawienia w Oławie są fałszywe. I rzeczywiście były wątpliwości wobec tego. Ale niektórzy z uporem twierdzili do końca, nawet za cenę ekskomuniki, że tam naprawdę objawia się Matka Boża. I tu, drodzy bracia i siostry, chciałbym wam teraz zacytować jeszcze słowa świętego Jana od Krzyża, który napisał w ten sposób: to bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy lub nowości. Te objawienia, które ludzie czytają, na pierwszy rzut oka wydają się wręcz niezwykłe, fascynujące. Niektórzy twierdzą, że właściwie im Biblia jest niepotrzebna, bo tam w tych orędziach mają już wszystko, ale potem ostatecznie tworzą niepokój w sercu. Nie może takim objawieniom towarzyszyć pycha czy nienawiść do tych, którzy kwestionują ich wiarygodność. Spotkałem takie prywatne objawienia, gdzie zapowiedziane są odpowiednie kary, jak ktoś w nie nie uwierzy. I człowiek zaczyna pod strachem, pod pewnym lękiem wierzyć w te objawienia, bo jeżeli się w to nie uwierzy i nie wypełni tych objawień, to nastąpi taka i taka kara. Nastąpi utrata takich czy innych łask ze strony Pana Boga. Znam ludzi, którzy wpadli w taką pułapkę czytania prywatnych objawień i non-stop szukają pewnych nowych treści. I cały czas żyją w jakimś takim lęku. Tu Matka Boża powiedziała, że o tej godzinie trzeba robić to i to. W tamtym orędziu powiedziała, że o tej godzinie trzeba robić to i to. I w pewnym momencie człowiek już głupieje z tym wszystkim. Jest coś nie tak, bo te prywatne objawienia często ze sobą się nie komponują i zaprzeczają. Na pozór wszystko wygląda idealnie, słowa z nieba. Ale kiedy się w to wczytujemy, jasno widzimy, że to nie pochodzi z nieba. Albo jest to sprawka demoniczna, albo jest to wymysł jakiejś psychiki kogoś, kto ma jakąś rozchwianą osobowość, czy pragnie wzbudzić jakąś sensację, czy zrobić jakąś karierę na wierze ludzi. Te różne objawienia mogą ośmieszyć, drodzy bracia i siostry, depozyt wiary. My wierzymy w to, co Kościół przekazuje, co jest niezmienną prawdą przez 2000 lat. Jak sobie nagle zaprzątamy głowy jakimiś wizjami niesprawdzonymi przez Kościół, to tak naprawdę czy my do końca ufamy Kościołowi? Czy komuś pokazując nieuznane orędzia czy objawienia, czy w tym momencie doprowadzamy go do takiej bezwzględnej ufności Kościołowi, którego nauczanie jest niezmienne? Święty Jan od Krzyża mówi: nic milszego dla szatana nad duszę, która szuka objawień i jest na nie chciwa,
czyni mu wszystkie ułatwienia, aby mógł podsunąć błędy i osłabić wiarę. I w ten sposób naraża się na dziwactwa i silne pokusy. Już kilka wieków temu święty Jan od Krzyża dokładnie to samo powiedział, co ja na dzisiejszym kazaniu. To, drodzy bracia i siostry, tak by się przedstawiało to zagadnienie objawień prywatnych, które właściwie musimy rozumieć i z dystansem do nich podchodzić, szczególnie do tych nieuznanych przez Kościół. I musimy mieć świadomość tego, że to objawienie publiczne jest tym właściwym objawieniem pisanym z wielkiej litery, do którego mamy ogromną pewność. Życzę sobie i Wam światła Ducha Świętego w patrzeniu na różne doświadczenia i w naszej wierze, i doświadczenia wielu innych ludzi, byśmy nie zbłądzili nigdy, ale przylgnęli do prawdy i do jedności wiary katolickiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem przekonany, że trzecie orędzie Zakity jest ściśle związane z orędziem z Fatimy. Ludzie po orędziu fatimskim nie pokutowali i nie zmienili swojego życia. Matka Boska musiała przyjść powtórnie i przypomnieć nam to, co było objawione w Fatimie. Kochani, niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża, ta z jasnej góry, Wam błogosławi i prowadzi drogami Syna. Amen.